Cześć. Jakiś czas temu w moje ręce wpadł kanonowy obiektyw 70-200 z mocowaniem RF, czyli będzie on pasował pod najnowsze modele, takie jak R5 albo R6, albo już trochę pod te starsze, czyli takie jak model R, tam jest jeszcze taka budżetówka RP, albo na przykład taki model RA. I stwierdziłem, że mam chwilę czasu i zrobię taki krótki, szybki filmik i podzielę się swoimi pierwszymi wrażeniami. Obiektyw pierwszy raz miałem okazję przetestować na targach na CES-ie w Las Vegas w tym roku i moje wrażenia były mega pozytywne. Mimo, że od tego czasu już minęło trochę czasu, to teraz nadarzyła się kolejna okazja, żeby przetestować ten obiektyw. I muszę przyznać, że moje wrażenia się nie zmieniły. A jak widzicie, obiektyw nie jest jakiś ultra duży. A pamiętajcie, że mówimy tutaj o obiektywie telefoto. Nie jest też jakiś ultra ciężki, obawiałem się tego, że średnio będzie leżył w rękach, ale muszę przyznać, że komfort jest całkiem duży i nie wiem jak wy, ale mi on trochę przypomina kubek. Ale jest też jedno małe rozczarowanie, jedno malutkie, ale jednak niestety jest. Jak widzicie, do obiektywu oczywiście jest dołączona osłona przeciwsłoneczna i ona ma tutaj taki specjalny slot, który się otwiera i zamyka. I ten slot odpowiada za to, że jeżeli na obiektywie macie założony filtr ND, którym się reguluje, to teoretycznie przez tą osłonę powinniście regulować tym filtrem. Tylko jak się okazuje, jeżeli macie już założony filtr, to tej osłony się nie da założyć. Tak przynajmniej jest na dwóch filtrach, na których ja próbowałem i przyznam, że jest to delikatne rozczarowanie, ponieważ cały system jest mega prosty i mega ułatwiałby pracę, ale niestety to nie działa. Co ciekawe, mam tutaj założony filtr od Polar Pro. Jest to edycja sygnowana, edycja limitowana przez Petera McKinnona, więc tym bardziej to powinno pasować, a tutaj... Jak widzicie, niestety to nie pasuje. Na tańszym filtrze też próbowałem, na takim z Allegro za 40 kilka złotych i niestety jest ta sama sytuacja. Jeżeli ktoś z was ma ten obiektyw, ktoś go używa i jest jakiś filtr, który będzie pasował, dajcie znać. I to jest jedna jedyna rzecz, która mi się nie podoba, teraz czas na rzeczy, które mi się podobają. Po pierwsze, mamy tutaj przycisk lock. On się znajduje po prawej stronie obiektywu. Jak przesuniemy sobie w lewą albo prawą stronę, to słychać takie kliknięcie. Już mówię, o co chodzi. Ten przycisk blokuje nam ten obiektyw, czyli w czasie transportu obiektyw nam się gdzieś nie wysunie i tutaj nie dostanie nam się żaden syf, żaden piach, żaden kurz, tak naprawdę nic nie powinno się dziać. W momencie jak ten przycisk jest przesunięty, wciśnięty, widzicie, obiektyw się nie wysuwa, więc jest to pierwsza bardzo fajna, bardzo przydatna rzecz. Po drugie, tak jak w innych obiektywach z mocowaniem RF, mamy pierścień funkcyjny i w tym modelu znajduje się on na spodzie. I tutaj przy obracaniu tego pierścienia też słychać takie charakterystyczne kliknięcie. I tym pierścień można zaprogramować wedle swoich indywidualnych preferencji. Jeżeli chodzi o mnie, to ja reguluję przy jego pomocy ISO, można również regulować przysłoną, ewentualnie czasem naświetlania. Muszę przyznać, że jest on mega przydatny i mimo, że na początku nie byłem do tego systemu przekonany, teraz nie wyobrażam sobie bez niego życia. Kolejną nowością będą aż 3 tryby stabilizacji. Dla porównania, w ostatnim modelu od Canona 70-200 z mocowaniem EF, to jest to model Mark III, mieliśmy tylko 2 tryby. Tutaj dostaliśmy jeszcze jeden dodatkowy. Zresztą umówmy się, taki obiektyw bez zbudowanej stabilizacji w dzisiejszych czasach niestety nie ma prawa obytu. Co prawda w Canonie 8RC mamy stabilizację cyfrową, ale muszę przyznać, że jeżeli chodzi o mnie, ja jej nie używam, ponieważ kilka razy się przejechałem i polegam tylko i wyłącznie na tej stabilizacji w obiektywach. Skoro jesteśmy przy stabilizacji, warto by było omówić sobie wszystkie 3 tryby. Pierwszy z nich, czyli ten tryb standardowy. Super sprawdzi się przy nagrywaniu filmów, super sprawdzi się przy robieniu zdjęć. Tutaj naprawdę nie można się do niczego przyczepić i jest to chyba tryb, z którego wszyscy najczęściej korzystają. Drugi tryb świetnie sprawdzi się do paningów i muszę przyznać, że wybrałem 2 swoje ulubione zdjęcia. Pierwsze jest raczej nudne, ponieważ mamy tutaj sportowego Mercedesa w całkiem fajnym kolorze i ogółem wydaje mi się, że wygląda to w całkiem niezły sposób. Natomiast drugie zdjęcie jest idealne, ponieważ mamy tutaj zabytkowego Jaguara w bardzo fajnym kolorze. Niestety w momencie, jak robiłem te zdjęcia, gość jadący pasem obok w jakimś sacie musiał wszystko zepsuć. To znaczy, on tego zdjęcia nie zepsuł, to zdjęcie jest po prostu śmieszne, ponieważ fokus przeskoczył mi z Jaguara delikatnie na Seata, właśnie jadącego obok, ale za to mamy mistrza drugiego planu. No i został nam trzeci tryb, z którego chyba najrzadziej korzystam, ale wydaje mi się, że on genialnie sprawdzi się u osób, które lubią robić różnego rodzaju zdjęcia przyrodnicze albo lubią nagrywać jakieś filmiki. A tutaj obiektyw działa na tej zasadzie, że w momencie, gdy nie nagrywacie filmów albo nie robicie zdjęć, stabilizacja jest wyłączona. Dopiero w momencie, gdy naciśniecie spust migawki
albo gdy zaczniecie nagrywać, ten kadr się stabilizuje. Do zdjęć przyrodniczych wydaje mi się, że jest to całkiem fajna sprawa. Jak widzicie, obiektyw robi ultra ostre i ultra dokładne zdjęcia. Szczegółowość jest niesamowita, tutaj naprawdę nie można się do niczego przyczepić. Oczywiście wiadomo, że ten obiektyw też trochę kosztuje, ale naprawdę jakość zdjęć i filmów jest niesamowita. Wyobrażam sobie, co ten obiektyw będzie potrafił z najnowszym modelem R5 albo z R6. Jakbym miał jednym słowem opisać ten obiektyw, to chyba powiedziałbym sztos. Tak naprawdę obiektyw jest mega uniwersalny, ponieważ bardzo fajnie sprawdzi się do portretów, jest super do close-upów, bardzo fajnie sprawdzi się przy nagrywaniu różnego rodzaju relacji, eventów czy do nagrywania wesel. Też jak dla mnie bardzo fajnie sprawdzi się do timelapsów i wydaje mi się, że im bardziej kreatywna i pomysłowa osoba, tym więcej zastosowań znajdzie dla tego obiektywu. Tak jak wspominałem na początku filmu, to są tylko i wyłącznie moje pierwsze wrażenia związane z tym obiektywem. Może zrobimy tak, że za jakiś czas zrobię jakiś mały update i na przykład będę miał okazję jeszcze przetestować Canona R5 albo R6, ale tego niestety nie mogę wam obiecać. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzach, postaram się na wszystko odpowiedzieć i widzimy się wkrótce w kolejnym filmiku. Do zobaczenia, cześć!